Pani też sobie operację nosa. Jak wspomina pani okres rekonwalescencji po zabiegu? Ja jeszcze jestem w rekonwalescencji, bo nos goi się do roku czasu. Uuu, tak, i... a ja zrobiłam 23 lutego, no to jeszcze nie całe dwa miesiące. I jak ten okres rekonwalescencji wygląda? Co pani może, czego pani nie może? To znaczy nie może? pierwsze dni były najgorsze, bo miałam setony włożone do nosa i po prostu Oddychanie było tak, że musiałam oddychać ustami, i to było bardzo uciążliwe. Też taka Szczególnie w nocy, taką suchość. Musiałam dużo pić w nocy, bo cały czas była suchość w ustach. Tak? No ale już jak wyjęto mi te setony, to teraz tylko kropelki jeszcze sobie zapuszczam, bo muszę, bo jeszcze taki katarek czasami się pojawia, zatkany nos i wodę morską i a tak to w ogóle nie, nie odczuwam nic mnie nie bolało po zabiegu absolutnie, nie ma żadnego bólu. Bardzo mi się podoba Pani odwaga, że Pani im o tym mówi, że zrobiła Pani sobie operację, bo niektórzy ukrywają, że coś zrobią i mówią, a to tak samo się zmieniło. Dlaczego Pani postanowiła mówić o tym otwarcie? Czy to też chce Pani dać siłę innym kobietom i pokazać, że no można w każdym wieku o siebie zadbać i yy, sobie zmienić coś? To znaczy, ja nie lubiłam nigdy czegoś ukrywać, co tam yy, coś sobie zrobię. Yy, po prostu ja myślę, ja robię to sobie. I mogę sobie o tym opowiadać, że ja to zrobiłam. I, i to, to samo, po prostu jak ktoś mówi, nie, że o ty coś zrobiłaś, a o nie, 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 ja zaprzeczam, nigdy nie zaprzeczam. jeżeli nie. to prawda. Tak, tak, tak.